video we are going to learn some useful questions which you may use when traveling to Poland or maybe after moving to Poland. I hope you will find these questions useful. Okay, so let's start our video. So our first question is, czy mówisz po angielsku? So we are assuming that you don't speak Polish yet, so you need to find someone to speak English. Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? If your first language is not English, you can ask, czy mówisz po hiszpańsku? Czy mówisz po hiszpańsku? Czy mówisz po francusku? Czy mówisz po francusku? Czy mówisz po włosku? Czy mówisz po włosku? You need to keep the base of the sentence. Czy mówisz po? And then add your language. If you want to ask someone where he or she is from, we have very short and simple question. Skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Okay, and our next question. Jak masz na imię? Jak masz na imię? So now we are asking about the name. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? Co u ciebie? Słychać. Co u ciebie słychać? Or you may just ask, co u ciebie? Or co słychać? So long version will be, co u ciebie słychać? And two shorter ones, co u ciebie? Or co słychać? Okay, so let's move to the next one. If you want to ask someone to speak a little bit slower, you will say, czy możesz mówić wolniej? Czy możesz mówić wolniej? Czy możesz mówić wolniej? Czy możesz mówić wolniej? If you need help, you can say, you can ask, czy możesz mi pomóc? Czy możesz mi pomóc? Czy możesz mi pomóc? The next question, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? So you may be pointing at something, like, and you are not sure how to call it. So you will ask, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? The question is just when you want to ask about the name of something, how something is called. So you will ask, jak to się nazywa? If somebody said something, you didn't catch it, and you want to ask the person to repeat, you will say, czy możesz powtórzyć? Czy możesz powtórzyć? Czy możesz powtórzyć? Czy możesz powtórzyć? Okay, and next one. Asking about the price. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? So how much is it? Ile to kosztuje? If you want to ask how to say something, so for example, how to say apple in Polish. Jak powiedzieć apple po polsku? Jak powiedzieć apple po polsku? Jak powiedzieć? Then you add your noun or phrase and then you finish with po polsku. Jak powiedzieć house po polsku? So, jak powiedzieć? Then the word or phrase po polsku. And now imagine that you need to get somewhere. You need to get somewhere, but you don't know what bus to take. Jak dojechać? Do, so how to get to, jak dojechać do. If you will go on foot, you will ask, jak dojść do, jak dojść do. And if you don't want to ask, jak dojechać or jak dojść, you can just ask, jak dostanę się do, jak dostanę się do, jak dostanę się do, gdzie jest toaleta, gdzie jest toaleta. Gdzie jest bankomat? Gdzie jest bankomat? Gdzie jest poczta? Gdzie jest kościół? First you need to say gdzie jest, which translate where is.
where is. Gdzie jest, where is. If you want to find the nearest place, where is the nearest post office? Gdzie jest najbliższa poczta? Gdzie jest najbliższa poczta? Gdzie jest bankomat? Gdzie jest poczta? Gdzie mogę kupić bilety? 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 O której odjeżdża autobus do Wieliczki? O której odjeżdża? So what time leaves? Autobus, bus, do Wieliczki, tu Wieliczka. O której godzinie odjeżdża autobus do Wieliczki? O której godzinie odjeżdża autobus do Wieliczki? In Polish, to ask what is happening, you will ask, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Thank you so much for being here with me today and see you in my next video.